Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Prison Architect, no i jak widzicie mamy poważne problemy z naszym generatorem. No musimy naprawić go za cenę 5000 dolarów, oczywiście takich pieniędzy w tym momencie nie posiadamy, mamy zaledwie 400 dolarów, więc to jest mega problem. Kazałem tutaj robotnikom ścinać drzewa, żeby oczywiście je sprzedali potem na eksport, no i prawdopodobnie dostaniemy przynajmniej te 5000. Mam taką nadzieję, trzymam kciuki za to, więc będziemy po prostu czekać i sprawdzimy, czy to faktycznie nam pyknie, czy nie. Jeśli nie, to mamy poważny problem, ponieważ tutaj kucharze nie mogą przyjść i nie mogą, wiecie, tworzyć obiadów i tak dalej dla naszych więźniów. Poza tym po prostu nie mamy tutaj prądu, więc no mamy poważne problemy w tym momencie. I jeszcze jeden ważny problem, musimy podłączyć rury z wodą. Oczywiście nie mamy pieniędzy do tego, bo potrzebowalibyśmy, no w sumie stówki tylko, ale i tak będziemy czekać na te 5000 pierw. Mamy już 3600, najwyraźniej zwolniliśmy jakiegoś typa do domu. To w sumie też jest sposób, żeby oczywiście szybko zarobić. Nie wiem czy pokazywałem wam, ale dorzuciłem tutaj jakieś tam piły robocze, no i prasy robocze. Tak więc na szybkiego jeszcze sobie sprawdzimy, najwyraźniej mamy wykwalifikowanych więźniów aż 6, więc jeden warsztat może w 100% pracować, drugi w sumie w ogóle nie pracuje. Ale spoko luz, nie ma co się bać, mamy 4180 pieniędzy, teraz oni to drewno powinny wynosić oczywiście, ja tutaj mało widzę. Nie wiem gdzie to całe drewno jest, mam nadzieję, że już tutaj właśnie wyrzucają na te ciężarówki, byłoby bardzo, bardzo miło. No i oczywiście jak tylko to pojedzie, dostaniemy pieniądze za eksport, kupimy sobie, znaczy naprawimy sobie generator. Jak to zrobimy, będziemy musieli dobudować ściany, bo oczywiście one też się spaliły. I odrestaurować tutaj wszystkie pokoje, które są, czyli na przykład kuchnię. Ona się stąd zaczynała jakoś tak, czyli naprawmy ją całą. Dalej potrzebujemy, jak to było, sali sypialnej, właśnie. W tym miejscu też to musimy naprawić oczywiście, to też musimy podłączyć. Tutaj ściany za chwilę, tutaj na szczęście nic się nie spaliło, więc nie ma co się martwić o to. I jeszcze oczywiście kable będziemy musieli podłączyć, bo prawdopodobnie one też się zjarały. No dosyć hardkorowo. Tutaj jak widzieliście była mocna akcja ostatnio, tutaj strażacy przylecieli, gasili wszystko tutaj. Pół kuchni zaczęło się palić, więc tutaj naprawdę hardkorowa sytuacja. Ale spoko, że to jakoś przejdzie. Mam też nadzieję, że to drewno w końcu wywiozą stąd. Byłoby miło, ojejku, ludzie, musicie tutaj coś robić. Czemu ten typ nie jedzie w ogóle? Jedź sobie stąd, nie chcecie tu już. Okej, wydaje mi się, że musimy zrobić tutaj drzwi dla personelu. W tym miejscu, ponieważ, jak widzicie, robotnicy i tacy właśnie inni pracownicy blokują się na tych drzwiach, bo tutaj żadnego strażnika nie ma. Byśmy musieli tutaj zrobić patrol, chociaż nie wiem, czy patrole działają w taki sposób, że oni drzwi też będą otwierać. Mam taką nadzieję. Czemu mamy 2000? Okej, villa. Za naprawę zapłacili? Okidoki, czyli to idzie z automatu. Na szczęście, bo już myślałem, że na coś wydaliśmy 5000 tak po prostu. To by było złe. Okej, więc naprawmy tą ścianę do końca. Może być. Teraz potrzebujemy oczywiście standardowo jeszcze podłączyć tutaj prąd, który się zepsuł. W sensie kable oczywiście się zepsuły. Podłączymy to tutaj i jeszcze potrzebujemy kable tutaj. No i ten kawałek. Więc to powinno załatwić sprawę, miejmy nadzieję. No i jeszcze tutaj jakieś rury widzę, że są psute i zerwane. Więc też je oczywiście naprawimy. Dobrze, że przynajmniej żaden z więźniów się nie zjerał. To by było złe. Chociaż widzę, że tutaj ściany też są takie nie za bardzo. O, czyli oni się musieli jarać. Fajnie. No dobrze, że strażacy przylecieli i to ugasili wszystko, bo to by było smutne, gdyby... Wiecie, ktoś, kto siedzi w więzieniu 10 lat, nagle się spalił tak po prostu. No, nie ma to jak zmarnować życie. Tutaj jakieś... O co chodzi? O nie, dobra, już tutaj lecą ludzie, ale oni się pobili tak fest. Zabity przez więzień. No dobra, to będzie problem. A wiecie co, ja bym wyrzucił jednak ten pokój na chwilę obecną. Mamy... A nie, dobra, luzik, mamy 39 tysięcy pieniędzy, więc możemy to jakieś natryski im walnąć. Oczywiście w taki sposób, żeby też kible tutaj może było zmieścić. Więc tutaj i chyba tutaj jest ściana, okej. Teraz weźmiemy sobie jeszcze toalety, walniemy tak. Ile tu jest? 6, okej, wystarczy.
No i jeszcze na tryski walniemy w tym miejscu, zaraz za kiblami i jeszcze w tym miejscu. Może być. Teraz otwór kanalizacyjny damy przy drzwiach, bo akurat jesteśmy nisko z pieniędzmi, więc tutaj będziemy mocno się ograniczać, jeśli o to chodzi. No i mamy bardzo dużo nieprzytomnych ludzi. To jest smutne niestety. Ale luzik, w końcu to się ogarnie. Mam taką nadzieję. Pociągniemy dużą rurę tutaj i tutaj i tutaj, może być. No i małą rurę pociągniemy tutaj wszędzie w całym tym pokoju. Okej, już tutaj ludzie lecą, naprawiają to wszystko, czy tam budują po prostu. Może być, czy tutaj... Okej, jeszcze tutaj małą rurę musimy pociągnąć, okej, żeby dotykało duże rury, no i oczywiście wszystko było fajnie. Zagrożenie najwyraźniej. 57 więźniów zgłasza poważne problemy. Jakie problemy? O co wam chodzi? Ćwiczenia, rodzina i higiena. No faktycznie, połowa z nich nie kąpała się. To jest problem, faktycznie, no ale przeżyjecie. Przynajmniej jeden dzień, nic wam nie będzie. Pociągniemy także wodociąg do tych kibli, żeby oczywiście tutaj ludzie mogli sobie siedzieć. No i robić swoje oczywiście potrzeby. Ambulatorium, tutaj oczywiście potrzebujemy jeszcze łóżka medyczne. Są drogie jak cholera, ale już trudno się mówi. O, nie w tym miejscu, tutaj, może być. Świetlicy. W świetlicy oczywiście potrzebujemy. Ja na chętnej dałbym tutaj może stół do bilarda. Niech będzie. Jeszcze przydałoby się postawić tutaj jakąś może szeroką kanapę i telewizor. Okej, to już wiecie. Świetlica dla VIP-ów normalnie. Może być. Chciałem tutaj jeszcze rypnąć krzesła, jakie znajdę. Chyba tak nie możemy, więc krzesła. Może być, postawimy je w takie półkole, powiedzmy. Tak jak w tamtej drugiej świetlicy. Coś takiego, żeby tutaj mogła być terapia anonimowych alkoholików. No i tyle chyba. Powinno pyknąć, mam taką nadzieję. Czy ty masz niebieskie włosy w ogóle? Wow. Okej, tu w dalszym ciągu piszę, że mamy mocne problemy z prądem. Więc musimy pociągnąć prąd tak o, najwyraźniej, żeby tutaj wszystko się załączyło. No... Tak się dzieje niestety, gdy pół kuchni się jara. Więc oni tutaj za chwilę powinni przybiec i tutaj wszystko ogarnąć. Jest też taki problem, że my tutaj nie mamy wykrywaczy metali i zdecydowanie je potrzebujemy. Ale to oczywiście nas będzie kosztować i pieniężnie, i oczywiście generator będzie zabierać bardzo dużo... Generator będzie oddawać bardzo dużo energii, standardowo. Więc jest taki problem, gdzie my takie... Właśnie detektory moglibyśmy wsadzić, to jest też do przemyślenia. Ale na chwilę obecną, póki mamy 8000 dolarów, ja myślę, że weźmiemy sobie znowu szybkie i skopiujemy sobie ten pokój w taki sposób, że rypniemy to tu. Teraz weźmiemy pojedynczą i walniemy to tu. Tutaj oczywiście ma być jedna duża sala sypialna, więc powstrzymamy się na chwilę z budową tutaj i nie mamy pieniędzy, mamy 2000. No cóż, więc oni tutaj za chwilę przyjdą, pobudują wszystko, będzie fajnie, miejmy nadzieję. No i... spoko, na razie tyle. Mamy 25 strażników i najwyraźniej wszyscy są zajęci. Wszyscy patrolują. No to potrzebujemy chyba nawet więcej, mi się wydaje, więc wykupimy ich... O, ile mam pieniędzy? 5000, wykupimy ich 5. I najwyraźniej znowu ktoś umarł. Gdzieś. Za co? Za bycie kapusiem. No, niestety, tak bywa. W sensie to nie powinno być takie, że normalnie ktoś nagadał na kogoś i ten morduje go na miejscu, bo to jest chore i powinien w więzieniu więcej siedzieć. No ale to oczywiście jest gra. Przymykamy oko oczywiście na to. Sprawdźmy sobie logistykę. Ile tu osób pracuje? 5. No to już jest fajna liczba. Szczególnie, że wykwalifikowanych więźniów mamy 7. Więc tutaj za niedługo powinni pracować większej ilości ludzi. Więc mamy bardzo dużo tablic rejestracyjnych. Podoba mi się to. Oczywiście wszystko to idzie na eksport. Tylko, że ktoś by musiał przyjść po to i to ogarnąć. No trudno. Czy w ogóle jesteśmy w stanie do tej kuchni przypisać parę więźniów, żeby pracowali? Na przykład 6? Niby dalibyśmy radę. Ja tutaj zmieniłem w ogóle też harmonogram, że oni mają pracować jeszcze przed posiłkiem, to znaczy, że właśnie
w cudzysłowie kucharze, czyli więźniowie, którzy będą pracować w kuchni, będą pracować przed posiłkiem, to znaczy, że oni po prostu jedzenie będą robić. To jest też bardzo, bardzo przydatne, więc pozwolimy im to robić, oczywiście. No i tutaj jeszcze musimy podłączyć wodę, więc zrobimy to od razu. W tym miejscu może być. Mamy 5600 pieniędzy. O, nie jest to taka super liczba, myślałem, że więcej nam się uda zarobić. Szczególnie, że mamy ilu? 103 więźniów. No to jest naprawdę hardkorowo. Ale luzik, tak mi się wydaje. Bardzo dużo zarabiamy przez sklep. Ostatnio ile zarobiliśmy? 750? Tak, więc to jest całkiem dużo. Tutaj jest podłoga spalona. Oczywiście moglibyśmy tutaj wejść w materiały i dać im tutaj jakoś na przykład betonową posadzkę. Czemu by nie? W sumie wygląda jak... O, nie, uciekli nam. Okej, więc mamy podkop w tym miejscu. Dobra, która jest godzina? Pierwsza, no to zrobimy przeszukanie. Niestety. Zobaczymy, gdzie ten podkop się zrobił. Mamy także zdecydowany problem z ludźmi, którzy czyszczą nasze więzienie. Jak widzicie, wszędzie jest brud. I to pewnie nie pociesza naszych ludzi. Prędzej ich to denerwuje. Więc ja myślę, że jednak... No wy tutaj pracujecie? Aż 20 osób pracuje tutaj. Więc nie rozumiem, dlaczego tak słabo wam idzie. Gdybyśmy tutaj dobudowali im jakiś pokój, może... I oni by sobie tutaj pracowali. Ja myślę, że stąd zrobimy jeszcze jeden mały właśnie pokoik na takie rzeczy, jak środki czyszczące. A to powinno wystarczyć. Tutaj oczywiście damy jeszcze drzwi. Niech będzie. No i tutaj za chwilę powinni ludzie przybiec, no i ogarnąć się wszystko. Czy wy wszyscy robicie jakieś podkopy? O co wam chodzi? Skąd ta dziura się wzięła, się pytam? Czy możecie mi to wytłumaczyć? Kolejna dziura w tym pomieszczeniu. No świetnie wam powiem. A skąd ta dziura jest? Bo widzę, że tutaj ktoś odkrył też jakieś zapadlisko, więc tutaj zgaduję, że albo do tej celi. Chociaż tutaj wszystko ładnie przeszukali i nic tu nie ma. To co chodzi? Halo? Weźcie sprawdźcie jeszcze raz tą celę. Proszę was. Bo tutaj w ogóle ludzi nie ma, a tutaj powinni być. Ale najwyraźniej to nie jest tu. No patrzcie, oni znowu odkryli. Jest niepokojące. A gdybyśmy wzięli materiały i usuń tunel po prostu i zaznaczyli, czy oni wtedy w jakiś sposób odkryją, skąd ta dziura jest? Patrzcie, ten pies już 10 razy, o właśnie. No ja mówiłem, że tutaj, dlaczego wy 3 razy to szukaliście i nie znaleźliście tej dziury? Ale wy tempaki jesteście. No dobra, więc usuń tunel i usuńcie mi to, szybko. Czy wy w ogóle leciliście przez jakąś grubą rurę? Chyba tutaj jest właśnie... A, cholera jasna. Sprawdzaliśmy ostatnio. Faktycznie to będzie problem. No ale już będziemy musieli przeżyć. Zawsze też można tutaj rypnąć kolejną siatkę, chociaż oczywiście to dużo też nie zrobi. No trudno już się mówi, no uciekło nam 2 osoby. Fajnie. Weźmy może więcej ludzików, tak myślę do 140 powinno być fajnie. Więc 30 osób za 23 godziny przyjedzie. Fajnie. Podoba mi się to. I więcej, tak jak mówiłem, osób potrzebujemy w sprzątaniu. Więc od razu tutaj ustawimy sobie schowek na produkty czyszczące w tym miejscu i zatrudnimy jak najwięcej osób można, w tym razie tylko 9. Przynajmniej ktoś będzie pracował, bo naprawdę tutaj mega wielki burdel mamy. Jeszcze chciałbym właśnie zatrudnić może paru woźnych. Ile my zarabiamy? 8000, więc to jest całkiem dużo. Więc tak do 10 myślę ich zatrudnię. Może być 3000. Nie, 4000 zapłaciliśmy za tych ludzi. Ale na szczęście oni będą tutaj teraz biegać i wszystko fajnie. Oczywiście ogarniać tutaj, żeby to więzienie jako tako wyglądało. No dobra. I tak się zastanawiałem, czy my tutaj możemy jeszcze właśnie powoli myśleć nad budową lasu. Czy tam leśniczówki. Więc myślę, że to w końcu zrobimy. Ponieważ potrzebujemy pieniędzy, mamy co prawda 4000, to nie jest tak fajnie. Ale zrobimy tutaj małą leśniczówkę, będziemy sprzedawać potem to drewno. No i oczywiście po prostu pieniądze tutaj szybciej będą się poruszać. 30 na 30, to powinno być fajnie. Za chwilę tutaj taki ogrodnik powinien przybiec i to ogarnąć. Oczywiście wydamy kupę pieniędzy na same nasiona, na te całe drzewa.
co też trzeba będzie uważać, żebyśmy na minusie przypadkiem nie byli. Ale zwolnimy tak 2-3 osoby i powinno być fajnie. Na przykład ten prawdopodobnie za chwilę pójdzie do domu. Mam taką nadzieję. Ok, mamy miejsce na 181 osób. My musimy podnieść do 200, żeby dostać 20 tysięcy. I jesteśmy na minusie. O, już jesteśmy na plusie. To było szybkie. Ale tak, musielibyśmy troszeczkę to powiększyć. Mówiliście też mi, żebym zamienił pojedyncze łóżka na podwójne. No ale oczywiście wtedy naszym więźniom spadnie bardzo mocno, już wam pokazuję. Prywatność. Właśnie niektórzy z nich już narzekają, że nie mają żadnej prywatności. To jest właśnie mega problem, ponieważ gdy zrobimy podwójne cele, to znaczy dwie osoby do jednej celi, to ta prywatność im bardzo, bardzo wskoczy, będą bardzo wkurzeni. Ale z powodu tego, że my potrzebujemy tylko 20 więcej osób, ja myślę, że faktycznie zamienimy coś tutaj. Co to jest? List otwarty, ok. Ja myślę, że faktycznie możemy tutaj pomyśleć nad zmianą, przynajmniej, wiecie, jednej kratki cel więziennych na po prostu sale sypialne. To nie jest taki zły pomysł, szczerze mówiąc. Moglibyśmy tutaj zrobić, bo tutaj mają zdecydowanie więcej miejsca niż tutaj. O całe 2 metry kwadratowe więcej. Więc, ja, zróbmy to. Mamy raczej miejsce, żeby tych ludzi wrzucić do innej celi, więc proszę was bardzo, sala sypialna w tym miejscu. No i teraz potrzebujemy wyrzucić te łóżka. To właśnie będzie problem, że oni teraz nie będą mieli tej prywatności swojej. No ale w przyszłości to może jakoś naprawimy. Nie jestem pewien, czy oni, gdy sobie siedzą na przykład w takiej świetlicy sami, czy im prywatność leci w górę, czy nie. Trudno powiedzieć. No ale nie martwmy się na razie o to. Potrzebujemy po prostu nowych łóżek w tym miejscu. No i to powinno zaspokoić nasze potrzeby na jakiś czas. Oczywiście, jak będziemy mieć pieniądze. Więc 1, 2, 3 i 4. Na razie na tyle nam starczyło. Widziałem, że zapłaciliśmy za nasiona i znowu jakieś śmierci mamy najwyraźniej. Fajnie. Tutaj zapłaciliśmy za nasiona i jak widzimy, ogrodnik już tutaj leci i sadzi wszystkie rośliny, które potem wyrosną nam w mega wielkie drzewa, które my oczywiście potem sprzedamy. To by było całkiem miłe. Tutaj oczywiście potrzebujemy tych łóżek, a czy my w ogóle... Aha, my te wszystkie łóżka, które trzymaliśmy wtedy w tym pomieszczeniu, oddaliśmy do tych cel więziennych. Więc spokolus, ile my tam mamy? Minus 33 dolary, to jest złe. Spełniliśmy jakąś dotację? Dachę? Dostaliśmy 10 tysięcy za coś, tylko za co? Możemy sprawdzić sobie w dotacjach, chyba to powinno wyskoczyć na samym dole. Ale nie podnieśliśmy się tego do 200. Program nauki stolarstwa może zrobiliśmy. Zbuduj dwa luksusowe łóżka. Faktycznie, moglibyśmy to chyba zrobić. Ta, mamy tutaj łóżkę, dobra, więc udało nam się zrobić jedną dotację. Mamy pełno pieniędzy w tym momencie, więc podniesiemy maksymalną liczbę więźniów. Oczywiście, mam teraz nadzieję, że do 200 to powinno wystarczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostaniemy 10 więcej. Więc mamy teraz na 190 osób. Musimy jeszcze wymienić 5 cel na sale sypialne, więc usuniemy te pokoje stąd, są niepotrzebne w pewnym sensie. Zamienimy je na sale sypialne i wyrzucimy stąd teraz łóżka. Dobra, i jak będziemy mieć dodatkowe 10 tysięcy, zrobimy więcej cel, ale normalnych cel już nie będziemy robić. Oczywiście tych sal sypialnych, bo to jest tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy zrobić questa. Normalnie bym nie robił takiego czegoś. No ale, tak czy siak, w tym momencie powinniśmy wykonać to zadanie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Okej, oni poszli spać, więc wydaje mi się, że jest dobry pretekst, żeby zrobić kolejne przeszukanie. Faktycznie przeszukania z nocy na noc jest bardzo złym pomysłem, bo teraz wszyscy będą się wkurzać, ale przynajmniej będziemy właśnie łapać takie wszystkie dragi i tego podobne rzeczy. Musimy tutaj także psa jakiegoś przydzielić, żeby te wszystkie narkotyki łapał. O wow, naprawdę jeszcze 4 potrzebujemy. No fajnie wam powiem. Więc tutaj możemy zrobić na szybkiego jeszcze salę sypialną, taką wiecie, fest, tak jak mówiłem wcześniej. Więc postawimy to w tym miejscu, zrobimy teraz drzwi więzienne. Postawimy tutaj od razu, że jest sala sypialna. Okej, damy podwójne łóżka. 1, 2, 3. Jeszcze kible potrzebujemy, przynajmniej 2. I co my tutaj jeszcze możemy dać? Książki, szeroka sofa, niech będzie.
i radio. Nie, radio chciałem, nie biurko. Może być. I dałem im telewizor. Nie, ma być radio. Tutaj. Może być. Tyle powinno wystarczyć. Więc jak oni to zbudują, dostaniemy questa. Będzie wszystko fajnie. I uwaga. Jee, 20 tysięcy nagrody za spełnienie wymogów dotacji. Tak więc mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.